Witajcie, czas na 31 odcinek Zerechty na Solo. Mamy dzisiaj wtorek, 10 lipca, także kolejne doniesienia z off-season. Dzisiaj, zgodnie z tym, co wczoraj zapowiedziałem, będę kontynuował omawianie sytuacji poszczególnych drużyn i wybierzemy się dzisiaj na zachód. Skoro wczoraj były dwie drużyny ze wschodu, to żeby zachować pewną równowagę, pojedziemy na zachód, konkretnie do Teksasu. I zgodnie z prośbą jednego z naszych słuchaczy, najpierw pogadamy o Dallas Mavericks, a później o Houston Rockets. Jeśli chodzi o Mavericks, to sytuacja tak naprawdę bardzo dobrze zadziała się wokół drużyny już w dniu draftu. Mavericks wybrali w tym drafcie Luka Doncicia, Słoweńca, który ma ze sobą świetny sezon w Realu Madryt, zakończony zdobyciem Mistrzostwa Euroligi, Mistrzostwa Kraju, a także MVP Euroligi. No i Doncic był postrzegany jako kandydat nawet do piku z numerem 1, natomiast drużyny, które wybierały wcześniej, przed Hawks, go nie wybrały, więc gdy nadeszła kolej Hawks, Mavericks się z nimi skontaktowali, dokonali wymiany, oddając swój pik, który Hawks wykorzystali na Trae Younga i dosłali także dosyć wysoką cenę, bo pik w pierwszej rundzie draftu 2019 roku zastrzeżony tylko w top 5. Czyli jeżeli Mavericks wyjdzie ten sezon, no to prawdopodobnie swój pik w przyszłym roku stracą. Tak czy siak jednak Doncicia udało im się przejąć. Na tym nie zakończyli swojej aktywności w dniu draftu, bo w drugiej rundzie wybrali Jalena Brunsona, a w końcówce drugiej rundy wybrali jeszcze dwóch graczy, Reya Spaldinga i Kostasa Antetokounmpo, o których za chwilę. Bo chciałem właśnie zacząć od Doncicia, który z miejsca może stać się zawodnikiem pierwszej piątki, jak najbardziej. Wydaje mi się, że powinien wręcz. Który trafia w dobre miejsce, do świetnego trenera. Będzie miał od kogo się uczyć pozytywnych, dobrych rzeczy, dobrych nawyków, które później pomogą mu w całej karierze. Będzie miał wspaniałego mentora w postaci Dirka Nowickiego. I mam nadzieję, że Mavericks wreszcie się odbiło, bo wreszcie to jest skład, który może zrobić playoffy. Mocno w to wierzę. Nie jestem tego pewny, ale mocno, mocno w to wierzę. Pozostałe piki w drafcie, które Mavericks wykorzystali, no to Jalen Brunson, który będzie zmiennikiem dla Dennisa Smitha Juniora jako rozgrywający. Brunson próbowany jest też trochę w trakcie ligi letniej jako rzucający obrońca obok Smitha. I idzie mu to póki co tak średnio, natomiast jako zmiennik na pozycji numer 1 to zdecydowanie będzie upgrade nad tym, co dotychczas drużyna dostawała od JJ'a Barei, od Jakiego Ferela, od Seta Karego, o ile był zdrowy, więc tu zdecydowanie podoba mi się ten ruch, bo jest też ruchem przyszłościowym. Brunson, wydaje mi się, może być naprawdę dobrym zawodnikiem za 2-3 lata, więc to zdecydowanie pochwalam. W drugiej rundzie, tak jak powiedziałem, udało im się wybrać jeszcze po wymianie z Philadelphia 76ers Reya Spaldinga, o którym wybaczcie, ale nie jestem w stanie nic powiedzieć, a także Kostasa Antetokounmpo, którego obejrzałem dzisiaj chociażby w lidze letniej i powiem szczerze, tak brzydkiego rzutu osobistego nie widziałem od dawna. Strasznie, po prostu koszmarnie rzuca te osobiste Kostas Antetokounmpo i na kiepskiej skuteczności. Więc jest surowy, jest bez rzutu, ale ma bardzo dobry instynkt do bloków, więc wzięcie go nawet na niegwarantowanej umowie, ogrywanie go, prawda, być może nawet na umowie dwustronnej, tak, i ogrywanie go w G League, zabieranie go trochę do pierwszej drużyny i ogrywanie go po 10 minut, czasem 15, jako rezerwowy, silny skrzydłowy, rezerwowy center, może dać bardzo dobre rezultaty w przyszłości, bo Antetokounmpo po prostu rozwinie się. A wydaje mi się, że w tej chwili byłby w stanie pełnić rolę podobną jak pełni Salah Mejri, czyli zawodnik już wiekowy, który dostaje średnio po 10-12 minut na spotkanie. Więc to był dobry ruch z wybraniem 60. numerem Kostasa Antetokounmpo. Warto go sprawdzić i, tak jak mówię, dać taką niewielką rolę, ale zawsze jakąś rolę. Ok, przejdźmy do zawodników starszych, już doświadczonych. Trzech graczy Mavericks stracili podczas tego off-season. Seth Curry, Doug McDermott i Nerlens Noel. Oczywiście na tym się może nie skończyć jeszcze, ale to są gracze, którzy już odeszli. Seth Curry trafił do Blazers. Nie będzie go, znaczy na pewno będzie go szkoda, ale cały poprzedni sezon stracił z powodu kontuzji, nie zagrał ani jednego meczu. Doug McDermott pójdzie do Pacers, natomiast Nerlens Noel da Thunder i z tego powodu, że już nie mają Noela, myślę, że Mavericks odetchnęli z ulgą.
Pozyskali na razie jednego zawodnika, środkowego DeAndre Jordana, czyli gościa, który kilka lat temu zrobił ich w konia. I teraz wreszcie trafia do Mavericks. Już oficjalnie podpisał kontrakt, już nikt go nie będzie wyciągał, nikt nie będzie zamykał drzwi i nie pozwalał mu na odejście. Pytanie, czy DeAndre Jordan jest zawodnikiem, który da tyle Mavericks, ile wszyscy uważają, że może dać. Bo mam wrażenie, że trochę jest już po drugiej stronie rzeki. Oczywiście granie bez Chrisa Paula w zeszłym sezonie odbiło się na jego punktach, ale to, co bardziej kluczowe moim zdaniem, DeAndre Jordan przestał być tak efektywny w obronie. Miał dużo mniej bloków, był dużo mniej aktywny w defensywie. Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że już nie ma Chrisa Paula, a na ile kwestia tego, że jesteśmy już gdzieś po tym najlepszym okresie w karierze DeAndre Jordana. Ale trochę mnie to niepokoi w perspektywie Mavericks. Jednocześnie cieszy mnie to, że Mavericks zdecydowali się tylko na zaoferowanie mu rocznego kontraktu, bo myślę, że mogą mieć w planach coś związanego chociażby z Clintem Capelą, jeżeli ten by się teraz nie porozumiał z Houston Rockets i wziął tylko roczną kwalifikacyjną ofertę. Za rok byłby wtedy niezastrzeżonym wolnym agentem i można by było spróbować go podebrać, co byłoby świetnym ruchem oczywiście. Jeszcze jest jeden zawodnik, który czeka na swoją nową umowę. To jest Yogi Ferrell. Jest w tej chwili zastrzeżonym wolnym agentem i myślę, że Mavericks się nie będą spieszyć z podpisaniem z nim nowej umowy. Oczywiście Dirk Nowitzki jak zwykle zrezygnował ze swojej opcji. Dogadał się już w sprawie nowego kontraktu i już. Jak będzie wyglądać rotacja? Z tego co sobie wynotowałem, to tak, na pozycji rozgrywającego zdecydowanie Dennis Smith Jr., którego będą zmieniać JJ Barea i Jalen Brunson. A wydaje mi się, że mogą też się pojawić takie ustawienia, kiedy z pozycji numer 1 będzie atakował Luka Doncic. Doncic będzie z kolei podstawowym rzucającym obrońcą, może ewentualnie trójką, i tutaj będą się, myślę, wymieniać z Wesleyem Matthewsem. Ale raczej bym stawiał na to, że Doncic na dwójce, przynajmniej ja bym to tak wystawił, Doncic na dwójce, a Matthews na trójce. I oczywiście do zmiany na pozycji numer 2 Jalen Brunson, którego już wspomniałem, być może Yogi Ferrell też. Za Matthewsem na pozycji numer 3 widzę Doriana Finneya-Smitha i w niektórych ustawieniach Kostasa Antetokounmpo. I jako silnego skrzydłowego wystawiłbym Harrisona Barnesa. Wydaje mi się, że to już jest ten dobry moment. Zresztą Barnes nie raz i nie dwa grał nawet niskiego centra w finałach w barwach Golden State Warriors, więc czemu nie wystawiać go w tej chwili jako silnego skrzydłowego i posadzić niestety na ławce Dirka Nowickiego. Poza Barnesem jest oczywiście Dwight Powell i Maxi Kleber i bardziej bym liczył tutaj na Powella, który jest naprawdę solidnym zmiennikiem, bardzo energetycznym zawodnikiem i stawiałbym też na jego minuty. No a Nowicki jako zmiennik DeAndre Jordana. Tyle, jeśli chodzi o Mavericks, tak jak powiedziałem, liczę na to, nie jestem pewny tego, ale liczę na to, że wejdą do playoffów i wreszcie odbiją się po tych kilku dobrych latach bez gry w postseason. No nie wiem, czy pamiętacie, ostatnia ich wizyta to seria 4 do 3 przegrana z San Antonio Spurs i potem już ani razu, więc najwyższa pora. Houston Rockets, czyli druga drużyna. Wydaje się, że drużyna, która była najbliżej rok temu pokonania Golden State Warriors, a teraz mam wrażenie, że jest już bardzo daleko od tego. Chociażby dlatego, że nie są w stanie, że trochę Rockets zostali zakładnikami swojej polityki transferowej dotychczasowej. I Daryl Morey niestety nie wiem w jaki sposób ulepi ponownie tak dobry skład, no ale ma jedną sporą dziurę. Ale do niej za chwilę. Problemem, który w tej chwili trapi najbardziej Rockets, jest to, że są już grubo powyżej salary cap, więc będą płatnikami podatku. Wciąż nie mają rozstrzygniętej sprawy z Clintem Capelą, który jest zastrzeżonym wolnym agentem i na pewno chciałby dostać duże pieniądze i zasługuje na te duże pieniądze, bo w koszykówce tak niskiej jak w tej chwili Capela świetnie się odnajduje jako środkowy. Problem polega na tym, że Rockets nie mają takiego wielkiego, oczywiście chcą na pewno zatrzymać Capelę, ale nie mają wielkiego parcia na to, żeby dawać mu duże pieniądze. Chociażby dlatego, że trudno w tej chwili oczekiwać, żeby ktokolwiek na rynku mu takie pieniądze zaoferował, które oni musieliby wyrównać, bo z tego co patrzyłem, to pieniądze bliskie temu, co chciałby Capela, mają Hawks, mają Kings i mają Bulls. I o ile w Hawks
Ten ruch mógłby się bronić, no bo Capela obok Johna Collinsa, ale nie wiem, czy Capela chciałby w ogóle iść do Hawks. Kings też ewentualnie, ale też nie wiem, czy chciałby iść do Kings, więc ewentualnie Bulls. Ale w Bulls jest Lauri Markkanen, jest ten wybrany w drafcie Wendell Carter Jr., więc też i jest Robin Lopez. Trochę też mi to nie pasuje, więc trochę Capela może zostać zakładnikiem Rockets w tej sytuacji. Może oczywiście wziąć kwalifikacyjną ofertę na jeden rok i po nim zdecydować się na odejście jako niezastrzeżony wolny agent. Ale nie wiem, no, wydaje mi się, że Rockets powinni tutaj za wszelką cenę go chcieć zatrzymać, tak czy siak będą płacić podatek, a Capela akurat był bardzo ważnym zawodnikiem tej drużyny. Więc ja bym wszystko robił, żeby go zatrzymać. Bo jeżeli nie Capela, no to w tej chwili na pozycji środkowego jest Nene Ilario, a dalej jest Chińczyk Zhu Qi. Więc muszą coś z tym zrobić. Bo jeżeli nawet podpiszą z nim kwalifikacyjną ofertę, za rok wcale nie będą mieli dużo lepszej sytuacji w salary cap i wtedy jest bardzo duża szansa, że Capela po prostu stracą, nie zyskując nic w zamian i zostaną z długimi kontraktami Hardena, CP3, jeszcze paru innych graczy. Także Capela to jest w tym momencie największy ból głowy. A trochę tego bólu głowy przysporzył Rockets też Trevor Ariza, który zdecydował się na odejście z drużyny. Dostał, znaczy przede wszystkim, nie ma co się dziwić, dostał 15 milionów dolarów za rok gry od Phoenix Suns. Ja też bym takie pieniądze wziął na miejscu Trevora Arizy, bo to są po prostu ogromne pieniądze, których Rockets nie mieli szansy w żaden sposób mu zaoferować. No i odejście Arizy, a także Luka Mbamute do Clippers sprawiło, że Rockets mają dziurę na pozycji numer 3. Bo w tej chwili, jeżeli byśmy nie przesuwali tam ani PJ'a Tuckera, ani Erika Gordona, to najbardziej sprawdzonym zawodnikiem jest Gerald Green. I to jest właśnie problem dla Rockets. Green podpisał nowy kontrakt roczny za 2 miliony 400 tysięcy dolarów. Drugim zawodnikiem grającym na tej pozycji jest debiutant Vincent Edwards, wybrany daleko w drugiej rundzie draftu, który ma niezłą ligę letnią, ale zasadniczo nie jest zawodnikiem, który zbawi ich na tej pozycji. Więc tu Rockets mają w tej chwili problem i naprawdę Daryl Morey musi się nagłowić, nakombinować, co z tym fantem zrobić, bo niestety nie ma za bardzo możliwości ruchu. Co jeszcze zrobili w trakcie tego off-season Rockets? No oczywiście najważniejsza informacja, zatrzymali Chrisa Paula. 160 milionów, 4 lata, więc kontrakt długi. Moim zdaniem za duży, no ale okej, trzeba było Paula zatrzymać i to zdecydowanie. Pod względem koszykarskim się broni, pod względem zdrowotnym absolutnie nie, pod względem przyszłościowym tym bardziej nie. Więc tutaj Rockets byli trochę w kropce i to oni byli zakładnikami z Chrisa Paula. To byli zmiennika dla Chrisa Paula, powiedzmy, że zmiennika. No, Michael Carter Williams, który jeszcze kilka lat temu był najlepszym debiutantem NBA, a w tej chwili gdzieś tam tuła się po małych minutach w Charlotte Hornets w poprzednim sezonie. Teraz będzie zmiennikiem w Rockets. Za nieduże pieniądze, bo to jest 1 800 000 za rok gry, więc za minimalną kwotę i wydaje mi się, że tutaj jeszcze Rockets muszą poszukać kogoś na tak niskich umowach, żeby uzupełnić skład. Z draftu wybrali, tak jak wcześniej powiedziałem, Vincenta Edwardsa, wybrali także kilka numerów wyżej DeAntonego Meltona. Gość typowy dla Rockets do grania właśnie dużo z obwodu, rzucania za 3 punkty, trochę za niski na dwójkę, ale zobaczymy, no, to wydaje mi się, że znajdzie swoje minuty. Na kontrakt czekają jeszcze, tak jak powiedziałem, Clint Capela, ale są jeszcze dwaj wolni, Tariq Black i Joe Johnson. Zobaczymy, czy będą chcieli rakę z nimi podpisać. A jak wygląda w tej chwili rotacja? Clint Capela, ewentualny Clint Capela, Nene Ilario i Zhu Qi jako centrzy, jako silni skrzydłowi PJ Tucker i Ryan Anderson. I ten kontrakt Ryana Andersona to jest jedyna opcja, gdzie Rockets mogą coś dostać w zamian na pozycji numer 3. Na tej pozycji numer 3 jest w pierwszej piątce dziura, dalej Gerald Green i Vincent Edwards. No jako rzucający obrońcy oczywiście Harden, Eric Gordon, no i ten wybrany w drafcie DeAntoni Melton. Jako jedynka Chris Paul i Michael Carter Williams. Okej, muszę niestety kończyć, bo zaczyna mi się za chwilę spotkanie w pracy, także dzięki za to, że słuchaliście dzisiaj. Jutro będzie kolejny odcinek, być może trochę później niż dzisiaj, ale będzie, także wbijajcie na kanał i sprawdzajcie. Dzięki za wysłuchanie, Piotrek Zarychta.